Wir wollen noch ein paar Verse aus dem Hebräerbrief dazu lesen. Przeczytamy na wstępie kilka wierszy z listu do Hebrajczyków. Es war aus Hebräer 7, ze siódmego rozdziału, die Verse 1 bis 10 zunächst. Od pierwszego do dziesiątego wiersza. List do Hebrajczyków, siódmy rozdział, od pierwszego do dziesiątego wiersza. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził się od nich, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. A jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gehen wir noch kurz einmal zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 14. Krótko wróćmy jeszcze do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 14 rozdziału. Der König von Sodom machte sich auf und zog Abraham entgegen. Król Sodomy wyszedł na spotkanie Abrama. Gott sah das. Bóg to widział. Und Gott handelte selbst. I Bóg sam teraz zaczął działać. Und sorgte dafür, dass Melchisedek Abraham entgegenkam. I on o to się postarał, aby naprzeciwko Abrama wyszedł Melchisedek. Und Melchisedek ist eine erstaunliche Persönlichkeit. I ten Melchisedek jest zadziwiającą osobistością. Wir sehen das alleine schon darin, wie er hier eingeführt wird. Już w tym to możemy oglądać, w jaki sposób on tutaj został wzmiankowany. Ich hatte gesagt, das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Ja już to powiedziałem, że pierwsza księga Mojżeszowa to księga początków. Wo uns wirklich Anfang für Anfang genau erklärt wird. Gdzie tutaj początek za początkiem dokładnie wszystko jest wyjaśniane. Aber die einzige Ausnahme ist Melchisedek in diesem ersten Buch Mose. I jedynym wyjątkiem tutaj to osoba tego Melchisedeka w pierwszej księdze Mojżeszowej. Er tritt urplötzlich unvermittelt auf. Nagle się tutaj pojawia. Żadnych zwiastunów jego pojawienia się nie znajdujemy. Wir bekommen im ersten Buch Mose keine Information, wo er herkommt. W pierwszej księdze Mojżeszowej w ogóle nie ma zawartej informacji, skąd on przyszedł. Wir wissen nicht, wo er geboren wurde. Nie wiemy, gdzie on się urodził. Wir wissen nicht, wie lange er lebte. Nie wiemy, jak długo żył. Wir wissen nicht, wer seine Eltern gewesen sind. Nie wiemy, kim byli jego rodzice. Er tritt einfach auf. Po prostu pojawia się. Und Melchisedek, der König von Salem. I czytamy, Melchizedek zaś, król Salemu. Er zog ihm plötzlich entgegen. Nagle wyszedł mu naprzeciwko. Wo fand dieses Treffen statt? Wo fand dieses Treffen statt? W którym miejscu odbyło się to spotkanie? An einem ebenfalls außergewöhnlichen Ort, Vers 17. Również na szczególnym miejscu, które jest wzmiankowane w 17 wierszu.
nämlich im Königstal. Mianowicie w tej Dolinie Królów. Und wenn du die Bibel nach diesem Wort durchsuchst, jeżeli będziesz teraz przeszukiwał całą Biblię, gdzie znowu takie określenie Dolina Królewska jest zawarte, dann findest du es nur noch ein einziges Mal, to znajdziesz tylko jedno, jedyne miejsce, nämlich im Leben von Absalom, mianowicie też i w życiu Absaloma. 2. Samuel 10 wird er im Königstal begraben. W drugiej księdze Samuelowej, w 10 rozdziale jest napisane, że on został pochowany właśnie w Dolinie Królewskiej. Und er ist ein Bild von dem Antichristen. A jak wiemy, on jest obrazem Antychrysta. Und so bedeutet sein Name übersetzt. I tak też jego imię po przetłumaczeniu oznacza. Mein Vater ist Frieden. Moim ojcem jest pokój. Das entspricht natürlich nicht dem Antichristen. Naturalnie to nie jest zgodne z charakterem Antychrysta. Aber es wird die List sein, wie er auftreten wird, wie man das in der Offenbarung lesen kann. Ale jego pojawienie się i jego chytrość jest opisane w Księdze Objawienia. Aber hier in diesem Königstal gibt es jetzt noch eine weitere Person. Ale tutaj w tej Dolinie Królewskiej jeszcze inna, dalsza osoba jest pokazana. Und das ist eben Melchisedek. A to jest właśnie mianowicie ten Melchisedek. Und wir lernen später, dass Melchisedek ein Bild von dem Sohn Gottes ist. A dopiero znacznie później możemy dowiedzieć się o tym, że ten Melchizedek jest obrazem Syna Bożego. Was macht dieser Melchizedek? I co ten Melchizedek tutaj uczynił? Zuerst mal war er Priester Gottes des Höchsten. Najpierw czytamy o nim, że on jest kapłanem Boga Najwyższego. Wer die Psalm oder das Buch Daniel liest, kto przeczyta Księgę Psalmów albo Daniela, der stellt fest, das ist der Titel des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Ten stwierdzi, że to jest właśnie tytuł samego Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie. Wir haben hier also ein prophetisches Bild, das wirklich einmal seine Erfüllung im tausendjährigen Reich bekommt. Gdyż w tych księgach mamy taki proroczy obraz, który w rzeczywistości dopiero się spełni w tysiącletnim królestwie. Und dieser König von Salem, i ten król Salemu, und Salem ist wahrscheinlich ein anderer Name für Jerusalem. A prawdopodobne jest to, że Salem to jest inna tylko nazwa dla tej miejscowości Jerozolima. Salem heißt Frieden. To słowo Salem tłumaczy się pokój. Das heißt, dieser König hat zwei Namen. A to w ogóle oznacza, że ten król ma dwa imiona. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Melchisedek to oznacza król sprawiedliwości. König von Salem, König des Friedens. Król Salemu, czyli król pokoju. Wie es eben auch bei dem Herrn im tausendjährigen Reich sein wird. Dokładnie tak, jak też i to będzie w przypadku naszego Pana w tysiącletnim królestwie. Er kommt und bringt Abraham Brot und Wein. On tutaj przychodzi i przynosi Abramowi chleb i wino. Und dann segnet er ihn. A następnie błogosławi go. Und das ist eine erstaunliche Handlung. Jest to godne podziwu wystąpienie i działanie. Denn der Hebräerbrief erklärt uns, dass das Geringere von dem Höheren gesegnet wird. Bo list do Hebrajczyków nam wyraźnie to tłumaczy, że to właśnie ten mniejszy jest błogosławiony przez większego. Also Melchisedek steht hier scheinbar über Abraham. A więc wydaje się, że to właśnie Melchizedek jest na wyższym stopniu niż Abraham. Und Abraham bestätigt das. A nawet Abraham sam to osobiście potwierdza. Indem er ihm auch etwas gibt. Przez to, że też i on z tego łupu mu coś daruje. Wir lesen das am Ende, er gab ihm den zehnten von allem. Czytamy pod koniec 20 wiersza, a Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Das heißt, dieser König des Friedens, der König der Gerechtigkeit segnet Abraham. To znaczy, że ten król pokoju, on błogosławi Abrama. Und Abraham gibt ihm etwas. A Abraham jemu daje cząstkę. Es ist ein interessanter Priesterdienst, der hier ausgeübt wird. Jest to tutaj bardzo interesujące, bo w tym widzimy wykonywanie służby kapłańskiej. Denn die Richtung ist von oben nach unten. I ten kierunek jest właśnie z góry skierowany na dół.
Während bei dem aaronitischen Priestertum meistens von unten was nach oben zu Gott gebracht wird. Co w przypadku ammonitycznych tych kapłanów zawsze było czynnością od dołu w górę. Co w przypadku, przepraszam, służby Arona było zawsze wykonywaną służbą z dołu do góry. Das heißt, hier wird uns ein Priestertum vorgestellt, das völlig verschieden ist von dem aaronitischen Priestertum. I to znaczy, że tutaj jest nam przedstawione tego rodzaju kapłaństwo, które całkowicie różni się od kapłaństwa Arona. Aber kommen wir noch erstmal einmal zurück zu diesem Text in 1. Mose 14. Ale wróćmy teraz jeszcze do tego tekstu z tego 14. rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Was heißt segnen wörtlich übersetzt? Co to oznacza błogosławić, dosłownie przetłumaczone? Sowohl das Griechische wie auch das Hebräische bedeutet nichts anderes als gute Worte sprechen. Zarówno określenie w języku hebrajskim, jak też i greckim oznacza wypowiadanie dobrych słów. Lassen wir die geistlichen Anwendungen mal weg. I tak, zostawmy na boku te duchowe znaczenie. Stell dir hier die Glaubensstufe Abrahams vor. I teraz wyobraźmy sobie ten stopień wiary Abrama. Da kommt dieser Melchisedek, den er gar nicht kannte. Wychodzi mu naprzeciw Melchisedek, którego Abram w ogóle nie zna. Der gibt ihm etwas Brot. On daje mu chleb. Der gibt ihm etwas Wein. Daje mu trochę wina. Der hat gute Worte für ihn. Ma dla niego przygotowane dobre słowo. Und das war Abraham mehr wert als der gesamte Reichtum, den ihm der König von Sodom versprochen hat. I to dla Abrama miało większą wartość niż całe bogactwo, jakie było mu oferowane przez króla Sodomy. Noch einmal, innerhalb von kurzer Zeit stehen zwei verschiedene Könige vor Abraham. I jeszcze raz to powtarzamy, w przeciągu krótkiego okresu czasu dwóch jakże różnych królów stanęło przed Abramem. Der eine bietet ihm irdischen Reichtum an. Jeden z nich oferuje mu te bogactwa ziemskie. Der andere gute Worte. A drugi mu oferuje dobre słowa. Abraham lehnt den irdischen Reichtum an, ab. Abraham odrzuca te ziemskie bogactwa. Und wählt die guten Worte. I wybiera odebranie dobrych słów. Der Mann muss innerlich verstanden haben, dass der eine ein Priester von Gott ist. Dass der eine ein Priester von Gott ist. I Abram musiał to na pewno zrozumieć, że właśnie ten człowiek musi być tym kapłanem Boga. Und dass das andere eine ganz gefährliche Stimme ist. A ten drugi to jest człowiek, który do niego zwraca się w bardzo niebezpiecznym dla niego głosie. Wir wissen, woher Abraham das wusste. My wiemy, skąd to Abram wiedział. Er saß unter seiner Terebinte. Dlatego, że on właśnie zasiadał pod swoimi drzewami terebintowymi. Und darum komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang hatte. I tym samym znowu wracamy do tego, co na samym początku żeśmy wzmiankowali. Wenn wir keine geübten sind, jeżeli nie będziemy wyćwiczeni, wenn wir nicht im Wort Gottes zu Hause sind, jeżeli nie będziemy, jak gdyby obrazowo mówiąc, przebywać ciągle w domu Słowa Bożego, wenn wir nicht täglich das Gespräch mit Gott führen, jeżeli nie będziemy codziennie prowadzili rozmowy z Bogiem, und uns in seiner Gemeinschaft aufhalten, jeżeli nie będziemy ciągle przebywali w społeczności z Nim, werden wir diese Stimme nie unterscheiden können. To nigdy nie będziemy w stanie tych dwóch różnych głosów rozróżnić. Wir brauchen dazu ein geeichtes Gehör. Dlatego, że my w tym celu potrzebujemy wyćwiczony słuch. Und der Maßstab zum Eichen ist die Bibel, das Wort Gottes. A wzorcem do tego właśnie jest Biblia, czyli Słowo Boże. Weißt, ich kenne viele jüngere Gläubige. Wiecie co, znam wielu młodych wierzących. Die kommen zu Gott, wenn die großen Fragen des Lebens vor ihnen stehen. Oni zwracają się do Boga przeważnie wtedy, gdy stawiają przed wielkimi rozstrzygnięciami swojego życia. Welchen Beruf soll ich wählen? Jaki zawód mam wybrać? Welchen Ehepartner soll ich heiraten? Z jakim partnerem małżeńskim mam się pobrać? Und sie denken vielleicht, Gott antwortet gar nicht. Warum antwortet Gott nicht? I gdy nie otrzymują odpowiedzi, to myślą, ach, Bóg przecież nie odpowiada mi. In Wirklichkeit haben sie gar nicht verstanden, dass Gott schon längst geantwortet hat.
A w rzeczywistości to oni tego nie zrozumieli, że na ich pytania już od dawien dawna odpowiedź jest zawarta w Słowie Bożym. Nur sie wussten eben nicht, wie Gott persönlich in ihrem Leben antwortet. Oni tego nie wiedzą, w jaki sposób Bóg może osobiście w ich życiu do nich przemówić. Weil sie vorher Gott auf diese Art und Weise nicht kennengelernt haben. Dlatego, że oni wcześniej Boga właśnie w ten sposób nie poznali. Weil sie vielleicht dachten, die einfachen Fragen des Lebens können sie alle selbst meistern. A to tylko z tego powodu, że w większości przypadków myślą, że te zwykłe, codzienne sprawy mojego życia ja sam potrafię sobie bez Boga rozwiązać. Wir müssen mit den einfachen Dingen unseres Lebens zu Gott kommen. Nie, my z najprostszymi rzeczami naszego życia mamy przychodzić do Boga. Wir müssen alles mit Gott besprechen. Musimy wszystko z Bogiem omawiać. Und dann wird jeder von uns lernen, wie Gott bei ihm persönlich in seinem Leben antwortet. I wtedy dopiero nauczymy się, jak Bóg osobiście w moich własnych rzeczach mojego życia do mnie przemawia. Und dann verstehen wir auch die Antworten Gottes auf die schweren Fragen unseres Lebens. I wtedy dopiero będziemy w stanie zrozumieć odpowiedzi Boże dotyczące tych trudnych pytań mojego życia. Ich sage, der Text ist so beschrieben, als wenn Abraham nur unter der Terebinte saß. Jeszcze raz to powtarzam, ten tekst jest tutaj tak napisany, jak gdyby Abraham przebywał bez żadnej przerwy ciągle pod tymi drzewami terebintowymi. Ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott. A to oznacza, że on cieszył się nieprzerwaną społecznością z Bogiem. Er konnte diese Stimmen unterscheiden. I był w stanie te głosy właśnie tych dwóch osób rozróżnić. Und er konnte so reagieren, dass es zur Ehre Gottes gewesen ist. I mógł właśnie zareagować tak, aby było to ku chwale Bożej. Ich sagte eben schon, auch wenn Dinge fehlen, haben sie eine geistliche Bedeutung. Ja już poprzednio powiedziałem, jeżeli nawet w tekście opisowym brakuje jakichś rzeczy, to to, czego brakuje, też ma dla nas wielkie znaczenie. Und das sehen wir hier sehr schön bei Melchisedek. A to właśnie bardzo pięknie oglądamy w przypadku osoby Melchizedeka. Gehen wir nach Hebräer 7. I dlatego teraz przejdźmy do listu do Hebrajczyków, do 7 rozdziału. Ich hatte eben schon gesagt, er tritt urplötzlich auf. Ja już o tym powiedziałem, że nagle ten Melchizedek pojawia się. Ohne dass wir irgendetwas von seinen Verwandten und von seinem Leben wissen. Na, w tym pierwszej księdze Mojżeszowej nie ma jakiejkolwiek wzmianki o jego poprzednim życiu, o jego rodzinie, pokrewieństwie. Ja, sagt Hebräer 7, das war Absicht. Tak, list do Hebrajczyków nam to wyraźnie pokazuje, to było celowo tak uczynione. Weißt, es gibt ja heutzutage Menschen, die meinen, wenn was in der Bibel fehlt, kann man sehen, dass die Bibel fehlerhaft ist. Dzisiaj są tacy ludzie, którzy twierdzą, że jeżeli coś w Biblii według nich brakuje, to znaczy, że Biblia jest pełna takich właśnie braków i błędów. Nimm die vier Evangelien. Weźmy na przykład pod uwagę cztery Ewangelie. Es gibt Ereignisse, die stehen nur in einem von ihnen. Jest przez nich twierdzone, że są takie zdarzenia, które tylko w jednej Ewangelii są opisane. Es gibt andere, die stehen in zweien. Inne zdarzenia są opisane tylko w dwóch Ewangeliach. Andere in drei Evangelien. Inne w trzech Ewangeliach. Manchmal sind die Informationen etwas unterschiedlich. Czasami te informacje różnią się nieznacznie od siebie. Die Bibelkritik sagt, da haben Menschen falsch abgeschrieben. I krytycy Biblii mówią, o, patrzcie, jak ludzie błędnie to odpisywali. Sie haben nichts und gar nichts verstanden. Oni niczego nie zrozumieli ze Słowa Bożego. Hebräer 7 sagt, das war Absicht des Geistes Gottes. Bo list do Hebrajczyków, właśnie 7 rozdział, to potwierdza, że taki był właśnie zamiar Boży. Ich war die ersten zwei Verse decken sich gut mit dem, was wir gelesen haben. Tak, właśnie te pierwsze wiersze pokrywają się dokładnie z tym, co i my żeśmy przeczytali. Es war der König von Salem. Mowa jest tutaj o królu Salemu. Der Priester Gottes des Höchsten. I że on jest kapłanem Boga Najwyższego. Der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht zurückkehrte. Że wyszedł na spotkanie Abrama, gdy wracał po rozgromieniu tych królów. Der ihn segnete. I pobłogosławił mu. Dem Abraham dann den Zehnten gab. I Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Aber dann kommt was ganz Interessantes. Ale tutaj pojawia się nagle coś bardzo interesującego. Dann wird uns gesagt, dass die Namen eine geistliche Bedeutung haben. Nagle tu dowiadujemy się, że te imiona mają duchowe znaczenie.
Ich war Hebräer 7 Vers 2b ist einer der Gründe, warum wir sagen können, dass auch die Namen eine Bedeutung haben für uns. To właśnie ta druga połowa tego drugiego wiersza z Hebrajczyków 7 rozdziału dobitnie pokazuje, dlaczego dla nas wszystkie imiona w Biblii mają zasadnicze znaczenie. Und sogar die Reihenfolge, wie die Namen eingeführt werden. A nawet jest to bardzo istotne, w jakiej kolejności te imiona są wymienione. Denn lies mal, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt. Bo przeczytajmy to, że imię jego najpierw znaczy Król Sprawiedliwości. Dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. A następnie Król Salemu, to jest Król Pokoju. Wieso Reihenfolge? Dlaczego akurat taka kolejność? Schlagen wir kurz Jesaja 26 auf. Krótko otwórzmy teraz Księgę Proroka Izajasza, 26 rozdział. Wie wird das im tausendjährigen Reich sein? Jak to będzie wyglądało w tysiącletnim królestwie? Ich kann es jetzt nur anschneiden. Ja niestety z braku czasu mogę tylko to wzmiankować. Jesaja 26, Vers 9b. Przeczytajmy drugą połowę 9 wiersza, 26 rozdział Izajasza. Nachdem die Gerichte über die Erde gekommen sind, heißt es. Potem, gdy rozpoczęły się wszystkie sądy nad ziemią, to jest nagle napisane. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Mieszkańcy jej, czyli ziemi, okręgu, uczą się sprawiedliwości. Also zuerst Gerechtigkeit. A więc najpierw sprawiedliwość. Wir gehen nach Jesaja 32, Vers 17. I teraz możemy przejść do Izajasza 32 rozdziału, 17 wiersz. Du findest die Fortsetzung. Możesz tutaj znaleźć właśnie kontynuację tego 32:17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. A pokój stanie się dziełem sprawiedliwości. Jetzt verstehen wir Hebräer 7 Vers 2. I dlatego możemy teraz dobrze zrozumieć drugą część tego drugiego wiersza z Hebrajczyków 7 rozdziału. Zuerst König der Gerechtigkeit. Najpierw jest tutaj wymieniony Król Sprawiedliwości. Dann König des Friedens. A dopiero później Król Pokoju. Also wir können hieran schon mal lernen. Erstens, die Namen haben eine Bedeutung. A więc my możemy się też tego nauczyć, że po pierwsze, wszystkie imiona w Słowie Bożym mają swoje znaczenie. Sogar die Reihenfolge, wie bestimmte Dinge erwähnt werden, sind voller Bedeutung. Ale również i kolejność, w jakiej poszczególne rzeczy są wymienione, też ma dla nas wielkie znaczenie. Sie muss nicht immer zeitlich sein. Wprawdzie ta kolejność nie zawsze musi być według zdarzenia czasowego, chronologicznie. Sie kann auch moralisch sein. Bo ta kolejność może być też i według znaczenia moralnego. Aber es hat eine Bedeutung. Ale zawsze ma swoje znaczenie. Und das zeigt uns eben auch, dass nicht nur das Wort Gottes als Gesamtes von Gott ist. A więc to wszystko wskazuje na to, że Słowo Boże nie tylko jako całość jest podane nam przez Boga, sondern jeder einzelne Buchstabe von Gott ist. Ale że każda pojedyncza literka jest nam dana przez Boga. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben sagte. I teraz przejdźmy do tego, co ja już poprzednio powiedziałem. Dass sogar manchmal absichtlich Dinge fehlen. Że czasami w Słowie Bożym w jednym miejscu w celowy sposób brakuje pewnych rzeczy. Denn geh nach Vers 3 von Hebräer 7. Dlatego spójrzmy do trzeciego wiersza 7 rozdziału listu do Hebrajczyków. Und jetzt wird genau das erwähnt, was dort fehlt. Dokładnie tutaj jest wymienione to, czego tam w pierwszej księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale brakuje. Ohne Vater. Czytamy tam bez ojca. Ohne Mutter. Bez matki. Ohne Geschlechtsregister. Bez rodowodu. Weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend. Nie mający ani początku dni, ani końca życia. Hatte er keinen Vater? Czy on rzeczywiście nie miał ojca? Doch, hatte er. Miał, rzeczywiście. Hatte er keine Mutter? Nie miał matki? Doch, hatte er. Miał. Hatte er kein Ende seines Lebens gehabt? Czy on kiedyś nie dożył końca swojego życia? Natürlich hatte er das. Naturalnie, że miał koniec życia. Aber sagt Vers 3 am Ende? A jak mówi wiersz trzeci pod koniec? Er soll dem Sohn Gottes verglichen werden als Priester auf immer da. On ma być właśnie porównywany do Syna Bożego w sposób kapłański. Ich komme noch zu dem zurück, was ich gestern sagte. Ja teraz muszę wspomnieć to, co wczoraj już też powiedziałem. Es ist Gottes Weltgeschichte aus seiner Sicht, die er uns aufschreibt. To jest historia świata, która jest zapisana według punktu widzenia Bożego.
Und dann muss er Dinge weglassen, damit sie vielleicht besser von Christus sprechen. On musiał pewne rzeczy opuścić, aby mogły w lepszy sposób wskazywać na Chrystusa. Hat Josef keine Sünde in seinem Leben getan? Czy Józef nie poczynił żadnego grzechu w swoim życiu? Er hat genauso Sünden getan wie du und ich. On z pewnością czynił takie same grzechy jak ty i ja. Trotzdem wird uns von einer Ausnahme vielleicht nichts Negatives über ihn berichtet. I pomimo tego, za jednym może tylko wyjątkiem, niczego negatywnego o nim nie czytamy. Damit er eben ein Bild von Christus sein kann. Aby właśnie on mógł być właśnie obrazem Chrystusa. Man sieht, wie genial das Wort Gottes ist. I po tym możemy właśnie zobaczyć, jak genialnym jest Słowo Boże. Und dass der Autor eben nicht ein Mensch ist, sondern dass die Quelle wirklich Gott ist. Że tym autorem nie jest właśnie człowiek, ale jest właśnie Bóg. Warum musste überhaupt noch ein neues Priestertum eingeführt werden? A tak w ogóle, to dlaczego nowe kapłaństwo musiało być wprowadzone? Es gab doch das aaronitische Priestertum. Przecież to kapłaństwo według porządku aronowego już istniało. Und der Herr übt ja jetzt in gewisser Weise auch diesen Dienst im Himmel aus. I w pewnym sensie Pan dalej tą służbę kapłańską po dziś dzień wykonuje, przebywając w niebie. Aber warum brauchen wir noch ein zweites Priestertum? Ale dlaczego my potrzebujemy drugiego rodzaju kapłaństwa? Nun, es gibt zwei Gründe. Są dwa powody tego. Der eine ist, weil dieses nicht vollkommen ist, das aaronitische. A jednym jest to, że to kapłaństwo według porządku aronowego nie jest doskonałe. Da komme ich gleich darauf zu sprechen. O tym wkrótce będziemy mówili. Aber weil der Herr selbst noch einmal im tausendjährigen Reich auch auf dieser Erde sein wird. Ale ponieważ sam Pan będzie też kiedyś w tysiącletnim królestwie na tej ziemi. Und auch da wird er einen Priesterdienst ausüben. A na tej ziemi będzie wykonywana służba kapłańska. Was er auf der Erde aber eigentlich nicht kann, da er aus dem falschen Stamm ist. Was er auf der Erde nicht kann, weil er aus dem Stamm Juda ist und nicht aus dem Stamm Levi. A Pan Jezus nie może tej służby kapłańskiej wykonywać na ziemi, dlatego że on nie jest z pokolenia Lewiego, tylko z pokolenia Judy. Dass es mal so sein wird, ist angekündigt im Buch Zacharia. A że tak rzeczywiście będzie, to zostało to już wzmiankowane w księdze proroka Zachariasza. Zacharia 6, vers 12. Szósty rozdział tej księgi proroka Zachariasza, 12 wiersz. So spricht der Herr der Heerscharen und sagt, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Trochę dalej. 12 wiersz, 6 rozdział. Tak mówi Pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Pana. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Tak, on zbuduje przybytek Pana. Und er wird Herrlichkeit tragen. I będzie niósł majestat. Und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. I on zasiądzie jako władca na swoim tronie i będzie panował. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. I on będzie kapłanem na swoim tronie. Das heißt, wir haben hier eine Ankündigung, dass es einmal einen Königpriester geben wird im tausendjährigen Reich hier auf dieser Erde. I tu mamy tą wzmiankę, że kiedyś w tym tysiącletnim królestwie będzie takie kapłaństwo królewskie. Es konnte niemand sein aus dem Stamm Levi. Nikt nie mógł być z tego pokolenia Lewiego. Denn das war der priesterliche Stamm. Dlatego, że to było to pokolenie kapłańskie. Es war nicht der königliche Stamm. A to nie było właśnie pokolenie królewskie. Und es konnte vom Prinzip her auch niemand sein aus dem Stamm Juda. I też z zasady nikt z pokolenia Judy nie mógł być kapłanem. Denn das war der königliche und nicht der priesterliche Stamm. Dlatego, że to było pokolenie królewskie, a nie kapłańskie. Ein König hat es mal versucht. Jeden z królów kiedyś próbował to. Das war der König Usia. Był to właśnie król Uzjasz. In 2. Kronika 26. Jest opisany w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale. Er hat sich angemaßt, den Priesterdienst auszuüben. On właśnie dopuścił się tego, że chciał wykonywać tą służbę kapłańską. Die Priester wollten das verhindern.
A kapłani chcieli przeszkodzić w tym. Er wurde ärgerlich, wütend über die Priester. On rozwścieczył się nad tymi kapłanami. Gott bestrafte ihn mit Aussatz. Ale Bóg natychmiast ukarał go, bo pokrył się trądem. Jemand aus dem königlichen Stamm Juda konnte nicht auf dieser Erde Priester sein. Bo nikt z tego królewskiego pokolenia Judy na tej ziemi nie może być kapłanem. Vielleicht heißt es deswegen auch im Johannesevangelium. I to właśnie z tego powodu jest napisane w Ewangelii Jana. Wenn ich von dieser Erde erhöht sein werde, werde ich alle zu mir ziehen. Jeżeli ja będę podwyższony z tej ziemi, to ja wszystkich do siebie pociągnę. Und dass der Herr eben deswegen auch am Kreuz von der Erde erhöht sein musste. I to właśnie dlatego Pan Jezus na swoim krzyżu musiał być podwyższony nad ziemią. Wenn er war dort Priester auf der Erde, ginge es nicht. Bo nie mógł być kapłanem, będąc na tej ziemi. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, warum dieses neue Priestertum so wichtig ist. Ale jest jeszcze drugi powód, dlaczego ten nowy rodzaj kapłaństwa jest tak ważny. Und das wollen wir uns jetzt noch kurz noch einmal angucken. I przyjrzyjmy się krótko temu. Und zwar den ersten Grund haben wir ab Vers 4. A mianowicie pierwszy powód tego jest podany w czwartym wierszu tego siódmego rozdziału listu do Hebrajczyków. Da wird als Überschrift Melchisedek mit Abraham und damit auch mit Aaron verglichen. Tutaj można powiedzieć, ten Melchisedek razem z Abrahamem jest porównany z Aaronem. Zum einen wird gesagt, dass aus dem Stamm Levi gab es Priester. Z jednej strony można powiedzieć, że z tego pokolenia Lewiego pochodzili kapłani. Warum konnten sie Priester sein? Dlaczego mogli być kapłanami? Aufgrund eines Gebots. Na podstawie tylko jednego z przykazania. Wir können das nachlesen im vierten Buch Mose. Możemy o tym przeczytać w czwartej księdze Mojżeszowej. Dass das Gesetz sehr sehr viel regelte in Bezug auf den Priesterdienst nach Aaron. Że cały zakon zawierał wiele różnych reguł dotyczących tego kapłaństwa aaronowego. Und das ist das, was Vers 5 sagt, die haben den Priest, das Priestertum empfangen eben als ein Gebot. I to też jest napisane w wierszu 5, że oni otrzymują urząd kapłański, mają nakaz pochodzący z zakonu. Dann haben sie auch das Gebot bekommen, dass sie den Zehnten empfangen dürften von dem restlichen Volk. Oni właśnie otrzymali ten nakaz, że wolno im pobierać dziesięcinę od pozostałego ludu. Und das war nötig, damit sie überleben konnten. A było to rzeczą konieczną, aby oni sami mogli przeżyć. Denn sie brauchten ja auch ganz natürlich gesprochen Nahrungsmittel. Dlatego, że tak całkiem naturalne to jest, że i oni potrzebowali środków do życia. Dann wird der Vergleich gezogen mit Melchisedek. A następnie tutaj jest porównanie z Melchizedekiem. Oder eben auch mit Christus. Albo również też i z Chrystusem. Er hat das Priestertum nicht aufgrund irgendeines Gebotes oder eines Gesetzes bekommen. On to kapłaństwo nie otrzymał na podstawie jakiegokolwiek przykazania, rozkazu. Und er hat auch den zehnten Teil nicht bekommen aufgrund irgendeines Gebotes im Alten Testament. I on też i tą dziesięcinę nie otrzymał na podstawie jakiegoś przykazania ze Starego Testamentu. Sondern er hat den zehnten Teil bekommen wegen seiner Würde, wegen seiner Person und wegen seines Amtes. Ale on otrzymał tą dziesięcinę z powodu swojego urzędu, z powodu swojej godności. Außerdem hat er den Zehnten von Abraham empfangen. A poza tym to on otrzymał tą dziesięcinę również od Abrahama. Und damit ist klar, dass er eigentlich über Abraham steht. A tym samym jest to też i jasne, że on w tym względzie jest ponad Abrahamem. Denn Vers 7 sagt, ohne allen Widerspruch, aber wird das Geringere vom Besseren gesegnet. To dlatego, że w wierszu 7 jest to wyjaśnione, a rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od, powinno być, lepszego otrzymuje błogosławieństwo. Also man sieht schon zwei große Unterschiede zwischen diesen beiden Priestertümern. A więc widzimy tutaj już te dwie wielkie różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami kapłaństwa. Der eine hat es aufgrund von Geboten bekommen und bekommt aufgrund von Geboten den Zehnten. Jeden otrzymał ten urząd kapłański na podstawie tego nakazu z zakonu i również pobiera tą dziesięcinę na podstawie nakazu z zakonu.
Er hat es bekommen aufgrund seiner Würde und seiner Person. Ale on, Pan, otrzymał to na podstawie swojej godności i swojego urzędu. Aber es gibt es noch einen weiteren Grund, der sehr wichtig ist. Ale jest jeszcze inny powód, który jest bardzo ważny. Im aaronitischen Priestertum gibt es sehr viele Priester. W tym kapłaństwie według porządku aaronowego było bardzo dużo różnych kapłanów. Und zwar deswegen, weil es sterbliche Menschen gewesen sind. A to z tego powodu, że oni byli po prostu ludźmi podlegającymi śmierci. Das sagt Vers 8. Hier empfangen Menschen, die sterben. Tak mówi też i wiersz 8, że to otrzymywali śmiertelni ludzie. Ganz klar die Mehrzahlform. Dlatego jest to jasne, że tutaj jest użyta liczba mnoga. Und auch deren Nachfolge und die Priesterweihe ist wieder geregelt durch das Gebot. Und die Nachfolge, immer wenn einer stirbt, dass ein neuer kommt, und die Priesterweihe ist geregelt durch das Gesetz. Również też i z tego powodu, że oni jeden po drugim umierali, to też i przekazywanie tego kapłaństwa odbywało się na podstawie tego nakazu pochodzącego z zakonu. Auf der anderen Seite gibt es aber nur einen. Ale z drugiej strony widzimy tylko tego jednego. Vers 8, dort aber einer. Tak, w wierszu 8 jest on wzmiankowany, że w drugim tylko ten jeden. Von dem bezeugt wird, dass er lebe, Gegenwartsform. O którym jest złożone świadectwo, że żyje. Jest to tutaj czas teraźniejszy. Also wir sehen den nächsten großen Unterschied. A więc widzimy tutaj następną wielką różnicę tymi dwóch rodzajach kapłaństwa. Die Priester des aaronitischen Priestertums waren Menschen wie du und ich, sie starben auch. Kapłani tego porządku aaronowego byli ludźmi takimi jak ty i ja, oni po prostu jeden po drugim umierali. Und es kamen dafür Nachfolger an ihre Stelle. I zawsze był następca po danym kapłanie. Und so löste ein hoher Priester den anderen hohen Priester ab. I w ten sposób kolejny najwyższy kapłan następował po tym, który poprzednio zmarł. Später wird das noch mit Schwachheit in Verbindung gebracht. Później jeszcze to w ogóle jest połączone z swego rodzaju słabością. Denn der neue hohe Priester wusste ja gar nicht um die Sorgen und Nöte, worum sich der vorherige hohe Priester gekümmert hatte. Bo ten nowy, wstępujący w urząd najwyższy kapłan nie znał tych trosk i zmartwień tego ustępującego najwyższego kapłana, który zmarł. Das ist bei dem Priestertum nach Melchisedek völlig anders, auf einer höheren Ebene. A w przypadku tego kapłaństwa według porządku Melchizedeka jest to całkowicie inaczej, a poza tym na znacznie wyższym poziomie. Denn dort gibt es nur einen. Bo tam istnieje tylko jeden kapłan, der lebt, ten, który ciągle żyje, weil er ja schon gestorben ist. Dlatego, bo on już raz zmarł. Wie das auch die Offenbarung sagt, ich sehe ein Lamm stehend wie geschlachtet. Tak jak dokładnie też i czytamy to w Księdze Objawienia, że widziałem baranka stojącego, etwas jakoby zabitego. Ein Bild, das wir uns gar nicht vorstellen können. A więc jest to obraz, którego nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić. Entweder steht das Lamm oder es ist geschlachtet. Bo albo baranek stoi, albo jest zabity. Aber nein, es ist ein Lamm stehend wie geschlachtet. Nie, tam jest napisane baranek stojący, jakoby zabity. Dieser Priester lebt, weil er schon gestorben ist. A ten właśnie kapłan, on żyje, dlatego że on wcześniej już zmarł. Aber dann gibt es noch einen großen Unterschied, warum er über diesem aaronitischen Priestertum steht. Ale jest jeszcze jedna wielka różnica pomiędzy tym kapłaństwem według porządku aaronowego. Denn er hat Abraham gesegnet und stand damit über Abraham. Er hat Abraham gesegnet. Dlatego, że Melchizedek też i pobłogosławił Abrahama. Stand damit höher als Abraham. A tym samym on też znajduje się na wyższym stopniu niż Abraham. Abraham ist aber auch der Vorvater von Aaron. A przecież wiemy, że Abraham jest praojcem Aarona.
Er trug ihn sozusagen schon in seinen Lenden. Można powiedzieć, że on już w swoich lędźwiach go nosił. Er hat ihn sozusagen wie ungeboren schon in seinem Körper. A więc tego, który jeszcze się nie narodził, on niósł już w swoim ciele. Das heißt, als Melchisedek den Abraham segnete, to znaczy, że wtedy, gdy Melchizedek pobłogosławił Abrama, segnete er den Aaron und die Nachkommen direkt mit. On jednocześnie pobłogosławił Arona i wszystkich po Aronie następujących kapłanów. Und damit ist klar, dass er über ihnen allen steht. I tym samym jest to jasne, że on również jest nad wszystkimi pozostałymi kapłanami. Und damit ist klar, dass dieses Priestertum nach Melchisedek höher ist als dieses Priestertum nach Aaron. I dlatego tym samym jest to jasne, że to kapłaństwo według porządku Melchizedeka jest wyższym kapłaństwem niż kapłaństwo według porządku Aaronowego. Wir werden gleich am Ende noch sehen, was das für uns bedeutet. I pod koniec tej godziny będziemy mogli zauważyć, co to dla nas w ogóle oznacza. Wenn wir etwas weitergehen in Hebräer 7, auch vielleicht die Verse, die wir nicht gelesen haben. Gdy teraz spojrzymy w tym liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale na wiersze, które dotychczas jeszcze żeśmy nie rozważali, dann wird uns in Vers 11 bis 14 gezeigt, dass das levitische Priestertum nicht vollkommen war. W 11 nieprzeczytanym wierszu jest pokazane, że to kapłaństwo lewickie nie było kapłaństwem doskonałym. Wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre. Tak jest tutaj napisane. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie. Ja, warum war es denn nicht vollkommen? Tak, w zasadzie to dlaczego nie było ono doskonałe? Ganz einfach, es konnte dir den Weg zeigen, wie du zu Gott kommen kannst. Bardzo proste, oni potrafili pokazać drogę, na której możesz dojść do Boga. Es konnte dir aber nicht helfen, diesen Weg zu gehen. Ale w żaden sposób nie mogli ci pomóc, żebyś tą drogą szedł. Es konnte dir zeigen, was du tun musst, wenn du in Sünde gefallen bist. Oni mogli ci pokazać, co ty masz uczynić, jeżeli ty upadłeś w grzech. Es konnte dir aber nicht helfen, dass du nicht in Sünde fällst. Ale w żaden sposób nie mogli ci pomóc w tym, żebyś już ponownie w ten sam grzech nie wpadał. Der zweite Unterschied ist. A druga różnica jest taka. Es öffnete dir nicht den Zugang zu Gott. Nie otwierali ci dostępu do Boga. Das Heiligtum war einmal im Jahr geöffnet, wo der Priester hineingehen konnte. Ta świątynia tylko raz do roku była otwierana, aby raz do roku kapłan przechodził przed oblicze Boże. Der normale Mensch aus dem Volk hatte keine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. A normalny człowiek z ludu nie miał możliwości tą drogą dojść. Und wenn du ein Opfer für deine Sünde gebracht hast, a gdy ty przynosiłeś ofiarę za twój grzech, dann hatte das Opfer keinen Wert mehr, wenn du die nächste Sünde tatst. To ta poprzednia ofiara nie miała już swojej wartości, jeżeli ty popełniłeś następny grzech. Wie gesagt, es wies auf wunderbare Weise auf Jesus Christus hin. One wprawdzie w cudowny sposób wskazywały na osobę Jezusa Chrystusa. Aber es wies nur darauf hin, es war unvollkommen. Ale one tylko wskazywały, a same w sobie były niedoskonałe. Ich sag mal, es hatte keinen bleibenden Wert. I tym samym właśnie one nie miały tej trwałej wartości. Und darum stellt er in Vers 11 die Frage, welches Bedürfnis wäre noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufsteht und nicht nach der Ordnung Aarons genannt wird. I dlatego też i powstaje to pytanie w tym drugiej połowie tego wiersza 11. To jaka jeszcze była potrzeba ustanowić innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Die Antwort kommt in Vers 13 und 14. Odpowiedź możemy znaleźć w 13 i w 14 wierszu. Denn der Herr Jesus stammt aus dem falschen Stamm. Bo Pan Jezus pochodził z tego nieodpowiedniego pokolenia. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Gdyż tutaj możemy przeczytać, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, 14 wiersz. Einem Stamm, über den Mose in Bezug auf Priester nichts geredet hat. O którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Das heißt, er war nicht aus dem Stamme Levi. To innymi słowy oznacza, że nie pochodził z pokolenia Lewiego. Und er hätte nicht nach der Ordnung Aarons Priester sein können.
I on nie mógł być według porządku Aaronowego kapłanem. Und das ist jetzt durch dieses andere Priestertum eben anders. A to jest właśnie inaczej w przypadku tego drugiego rodzaju kapłaństwa. Vielleicht lesen wir dazu auch noch einmal Vers 13. Do tego musimy jeszcze przeczytać wiersz 13. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zum einem anderen Stamm, aus dem niemand am Altar gedient hat. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Ich habe eben schon gesagt, Uzzia hat es versucht. Ja już poprzednio to wspomniałem, że Uzjasz próbował tak uczynić. Es ist mehr oder weniger verhindert worden. Zostało mu to zabronione. Ein König durfte nicht Priester sein. Bo królowi nie wolno było być kapłanem. Wir können das mal aufschlagen in 2. Chroniker 26. Możemy to teraz przeczytać w drugiej księdze Kronik, 26 rozdział. Da heißt es in Vers 16 am Ende. Pod koniec 16 wiersza jest napisane. Und er trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Dann heißt Vers 18, und sie widerstanden dem König Uzzia und sprachen zu ihm, nicht dir, Uzzia, geziemt es, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons. I dlatego czytamy w wierszu 18, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego, nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, lecz to kapłanów synów Aarona. Sie sagen dann weiter, geh aus dem Heiligtum hinaus. I dalej do niego powiedzieli, wyjdź z przybytku. Vers 19 sagt dann, Uzzia wurde zornig. A wiersz 19 nam to pokazuje, że Uzjasz się rozgniewał. Und dann brach der Aussatz aus an seiner Stirn. I czytamy o tym, że wystąpił trąd na jego czole. Und Vers 20 sagt dann sogar, auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. A pod koniec wiersza 20 czytamy, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. Also es war völlig unmöglich, dass jemand aus dem Stamme Judas Priester sein konnte. A więc było to całkowicie rzeczą niemożliwą, aby jakikolwiek człowiek z pokolenia Judy mógł być kapłanem. Wir haben dann noch einen weiteren Grund, den möchte ich auch noch kurz erwähnen. Mamy jeszcze inny powód na to, który chciałbym krótko też i wspomnieć. Und das ist Vers 17 von Kapitel 7. A mianowicie mowa to jest o 17 wierszu tego 7 rozdziału listu do Hebrajczyków. Nämlich, dass dieses Priesteramt nach der Ordnung Melchisedeks Ewigkeitswert hat. Dlatego, że to kapłaństwo według porządku Melchizedekowego ma wartość wieczną. Es ist eine interessante Stelle, es wird aus Psalm 110 zitiert. Jest to interesujące, że tutaj to jest miejsce zacytowane z Psalmu 110. Und Psalm 110 bezieht sich wieder auf das tausendjährige Reich. A gdy spojrzymy do tego Psalmu 110, to stwierdzimy, że ten psalm dotyczy tego tysiącletniego królestwa. Dieser Psalm kommt dreimal im Hebräerbrief vor. Ten psalm trzykrotnie jest cytowany w liście do Hebrajczyków. Aber jedes Mal wird eine andere Seite betont. Ale za każdym razem inna strona tego i rzeczy jest podkreślona. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Gott nicht einfach nur wiederholt. To właśnie jest ważny punkt, abyśmy to zauważyli, że Bóg nie tylko tak po prostu się powtarza. Sondern wenn ein Zitat oder etwas anderes mehrmals hintereinander vorkommt. Ale wiedzmy, że jeżeli jakiś cytat albo jakaś rzecz kilkakrotnie się pojawia, kann es zwei Bedeutungen haben. To może mieć dwojakie znaczenie. Die eine Bedeutung ist, dass diese Sache bei Gott fest beschlossen ist. Jedną stroną to może być to, że ta rzecz została u Boga na stałe postanowiona. Die andere Bedeutung kann sein, dass Gott verschiedene Seiten betonen möchte. Ale drugie znaczenie może być takie, że Bóg chce podkreślić różne strony tej samej rzeczy. Und so haben wir diesen Psalm zum ersten Mal in Hebräer 5, Vers 6. I tak ten psalm jest po raz pierwszy cytowany w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, w 6 wierszu. Und da macht der Kontext klar, dass die Betonung auf Priester liegt. I kontekst całego tego tekstu pokazuje jawnie, że tutaj nacisk położony jest na kapłaństwo. Wir haben dann ein zweites Mal in Vers 17 von Kapitel 7.
Po raz drugi jest właśnie w tym 17 wierszu 7 rozdziału. Und da ist klar, dass die Betonung auf Ewigkeit liegt. I jawne jest tutaj, że to nacisk jest położony na to, że to kapłaństwo istnieje wiecznie. Und das ist eben der nächste große Unterschied. I to jest właśnie mianowicie ta druga wielka różnica. Dieses Priestertum ist nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots. Bo tego rodzaju kapłaństwo nie jest według zakonów, według tego cielesnego przykazania. Also nicht nach irgendwelchen äußerlichen Regeln, die ablaufen mussten. A więc nie według jakichś tylko takich zewnętrznych reguł, które po prostu musiały być wykonane. Sondern nach der Kraft eines unauslöslichen Lebens. Ale tylko z tego powodu, że zaistniało niezniszczalne życie. Und dann kommt jetzt das Zitat in Vers 17. I dlatego właśnie pojawia się w tym miejscu cytat z tego 17, w tym 17 wierszu. Und deswegen bist du Priester in Ewigkeit. To właśnie dlatego ty jesteś kapłanem na wieki. Das heißt nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. To nie oznacza, że od wieków aż na wieki. Sondern es hat natürlich einen Anfang. Naturalnie ma tutaj też i swój początek. Sag mal, mit seiner Geburt, dass er Sohn des Menschen geworden ist. Mianowicie ten początek to jest chwila jego narodzenia, gdy on stał się synem człowieczym. Aber es wird nie enden. Ale to kapłaństwo jego nigdy się nie zakończy. Das aaronitische Priestertum brauchen wir in der Ewigkeit nicht. Bo tego kapłaństwa według porządku aaronowego nie będziemy potrzebowali w wieczności. Da brauche ich niemanden, der mir zur Seite steht, damit ich meinen Weg durch die Wüste schaffe. I nie będę potrzebował już nikogo, który by stał przy moim boku, abym dał sobie radę podczas tej podróży przez pustynię. Aber in der Ewigkeit habe ich ihn, der mich segnen wird. Ale ja na wieki będę posiadał właśnie jego, który będzie mnie błogosławił. Und darum ist es gut, dass dieses Priestertum nie endet. I to dlatego właśnie dobrze jest, że to kapłaństwo nigdy się nie zakończy. Und dann kommt es an den letzten Punkt, Vers 18 und 19. I ostatni punkt, który jest wzmiankowany w tych wierszach 18 i 19. Denn das Gebot musste abgeschafft werden wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Bo to przykazanie zakonu musiało być usunięte z powodu swojej słabości i bezużyteczności. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Dlatego, że ten zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, wiersz 19. Das, was für das Priesteramt Aarons galt, galt auch für dieses Gesetz. Bo to, co dotyczyło tego kapłaństwa aaronowego, to wszystko było zapisane w tym zakonie. Ich habe eben schon gesagt, es forderte viele Opfer. Tak jak już poprzednio powiedziałem, ten zakon wymagał wielu różnych ofiar. Für jede Sünde ein Opfer. I na każdy grzech też ofiarę. Und wenn du wieder gesündigt hast, sagte ich schon, war das Opfer wertlos. I tak jak powiedziałem, jeżeli kolejny raz zgrzeszyłeś, to poprzednia ofiara już dla ciebie nie miała żadnej wartości. Der Priester musste für sich selbst opfern. A nawet kapłan sam za siebie samego musiał ofiarować. Das Gesetz konnte dir nicht helfen, den Weg zu Gott zu gehen. I zakon nie mógł ci pomóc drogą dojść, twoją drogą dojść do Boga. Es konnte zeigen, was du tun musst. Ten zakon mógł ci pokazać, co ty masz czynić. Aber es war keine Hilfe. Ale on dla ciebie nie dawał żadnej pomocy. Und das steckt in diesen Ausdrücken drin: Schwachheit, Nutzlosigkeit und nicht zur Vollendung gebracht. I tu w tym właśnie zawarte jest to określenie, że on był w słabości i niczego nie mógł przywieźć do doskonałości. Und dann wird in den letzten Versen hingewiesen auf diesen herrlichen hohen Priester. I w ostatnich wierszach jest tutaj właśnie skierowane nasze spojrzenie na tego ostatniego wspaniałego najwyższego kapłana. Und wieder wird Psalm 110 zitiert in Vers 21. I znowu jest zacytowany tutaj wiersz z Psalmu 110 w tym wierszu 21. Und da heißt es, der Herr hat geschworen. I tam jest napisane: przysiąg Pan. Und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. I nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według tego porządku Melchizedeka. Und dieses geschworen, das ist die Betonung hier in dem Falle. I to, że przysiąg Pan, to jest właśnie nacisk położony w tym trzecim cytacie z tego psalmu w tym miejscu. Das heißt mit einem Eid bezeugt. To znaczy, że ta przysięga to potwierdziła z wielką mocą.
Warum ist das so ein großer Unterschied zu dem Gesetz, was gegeben worden ist? Dlaczego to jest tak wielka różnica co do tego zakonu, który został darowany? Weil man ein Gesetz ändern konnte. Dlatego, że zakon można było zmienić. Gott konnte ein Gesetz, ein Gebot ändern, wenn er wollte. Gdyby Bóg chciał, mógłby zakon jakieś jedno przykazanie zmienić. Er konnte was anderes an die Stelle setzen. Mógłby też i w miejsce tego coś innego postanowić. Vor allen Dingen, weil Jesus Christus es vollkommen erfüllt hat. A przede wszystkim z tego powodu, że Jezus Chrystus doskonale ten zakon wypełnił. Aber einen Eid, den du ausgesprochen hast. Ale jeżeli ktoś złożył przysięgę, den konntest du nicht mehr abändern. To przysięgi się nie zmienia. Das heißt, durch diesen Ausdruck hier bestätigt Gott, dass dieses Priestertum nicht mehr abänderbar ist. I ten wiersz pokazuje, że jeżeli Bóg przysiąg, to oznacza, że ten drugi rodzaj kapłaństwa jest rzeczą nieodmienną. Warum ist das Zitat in Vers 21 so wichtig? I to dlatego właśnie cytat ten zawarty w wierszu 21 jest tak bardzo ważny. Es wird also nichts mehr an diese Stelle gesetzt werden können. Że to oznacza, że nic zamiast tego kapłaństwa nie może być postanowione. Deswegen ist Jesus, wie Vers 20 sagt, auch unser Bürger geworden. I to dlatego, tak jak mówi wiersz 20, Jezus Chrystus stał się dla nas tym poświadczeniem, tym poręczeniem. Das heißt, er ist verantwortlich für die Erfüllung des Vertrags. A to oznacza, że on jest za to odpowiedzialny, żeby te wypełnienie tego, tej umowy czy tego postanowienia rzeczywiście się spełniło. Ich habe sozusagen einen Vertrag zwischen mir und Gott. To jest swego rodzaju umowa pomiędzy mną a Bogiem. Und ich habe einen Bürger, jemand, der sich verantwortlich zeichnet, dass er auch erfüllt wird. A ja mam po swojej stronie takiego poręczyciela, który też i to poświadcza, że to się spełni. Das heißt, er ist nicht nur der Mittler. I to oznacza dla mnie, że Jezus Chrystus nie jest tylko dla mnie pośrednikiem, der die Verbindung zwischen mir und Gott gemacht hat. Tym, który właśnie te połączenie pomiędzy mną i Bogiem stworzył. Sondern er ist Bürger, dass alles erfüllt wird. Ale on jest właśnie poręczeniem tego, że wszystko zostanie spełnione. Verstehen wir, dass das viel, viel höher ist als alles, was es zur Zeit des Alten Testaments gab? Czy możemy to teraz zrozumieć, że ta rzecz jest znacznie wyższa niż wszystko inne, co w Starym Testamencie obowiązywało? Ich war bei den anderen gab es mehrere Priester, weil die immer durch den Tod verhindert waren, den Dienst zu Ende zu führen. W przypadku tego kapłaństwa starotestamentowego kapłan za kapłanem musiał być na nowo postanawiany, dlatego że poprzedni kapłan był odwoływany przez śmierć. Und ich sag noch einmal, wenn der eine sich um die Nöte eines aus dem Volke kümmerte, i jeszcze raz to powtarzam, jeżeli poprzedni kapłan starał się o jakąś biedę, o jakąś sprawę dotyczącą tego ludu Bożego, und dieser Priester starb, i nagle ten kapłan umiera. Und ein neuer kam an seine Stelle. I nowy kapłan teraz wstępuje w jego urząd zamiast niego. Wusste der neue nichts um die Sorgen und die Nöte, womit sich der andere beschäftigt hat. To zwykle ten nowy nie wiedział o tych wszystkich biedach i troskach, jakimi zajmował się poprzedni kapłan. Ja, sagt Gott, das ist jetzt viel besser. I tak Bóg tutaj to pokazuje, że teraz sytuacja jest znacznie lepsza. Vers 24, dieser bleibt in Ewigkeit. Bo to poświadcza wiersz 24, że ponieważ ten trwa na wieki. Er hat ein unveränderliches Priestertum. Dlatego, że on sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. Er mag völlig zu erretten. On jest w stanie w pełni wyratować. Das heißt, er mag uns sicher durch den Weg, durch diese Wüste zu bringen bis zu Gott. To oznacza, że on nas może bezpiecznie przeprowadzić tą drogą przez pustynię aż do Boga. Weil er eben nicht wechselt. Dlatego, że on się, on nie jest przez nikogo zmieniany. Und weil er heute noch all deine Probleme weiß, die du vielleicht vor 10 Jahren hattest. Bo on może znać dzisiaj wszystkie twoje problemy, które ty może miałeś przez 14 lat. Und deswegen können wir Gott vollkommen nahen und in der Nähe Gottes sein. I to dlatego my możemy tak doskonale się przybliżać do Boga. Das heißt, wir haben jetzt dort am Thron der Gnade einen gewaltigen hohen Priester. To oznacza, że my teraz przy tym tronie łaski posiadamy tego potężnego arcykapłana. Mit einem unveränderlichen Priestertum, który sprawuje ten nieodmienny urząd kapłański.
Ein hoher Priester, der nie mehr abgelöst werden muss. Kapłan, który nigdy nie będzie przez następnego kapłana zmieniony. Der nie einen Nachfolger braucht. Który nigdy nie potrzebuje zmiennika. Und der uns zum Schluss vollkommen verstehen kann. I takiego, który do końca nas jest w stanie zrozumieć. Der nicht nur in den Himmel gegangen ist. I nie tylko takiego, który poszedł do nieba. Sondern der höher als die Himmel geworden ist. Ale on został uczynionym wyższym niż wszystkie niebiosa. Der Herr und Schöpfer über alle Dinge ist. Bo on jest Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy. Vers 26 sagt, dass er heilig, unschuldig, unbefleckt und abgesondert von Sündern ist. I tak jak mówi wiersz 26, arcykapłan, który jest święty, który jest niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższony nad niebiosa. Der dann eben höher als die Himmel geworden ist. Który stał się wyższym niż wszystkie niebiosa. Der, wie Vers 27 sagt, es nicht nötig hat, auch noch für sich selbst Opfer darzubringen. I tak jak wiersz 27 nam to pokazuje, który nie ma takiej konieczności, aby składać ofiary najpierw za swoje własne grzechy. Der sogar in einer Sohnesbeziehung zu Gott dem Vater steht. Który znajduje się w tym stosunku synowskim ze swoim Bogiem Ojcem. Ein solcher hoher Priester. Takiego najwyższego kapłana. Geziemt uns, heißt es hier. Przystoi nam posiadać, tak jest tutaj napisane. Man kann auch sagen, er passt zu uns. Można to też i tak powiedzieć, on jest takim, który pasuje do nas. Weil wir selbst auch Söhne sind. Dlatego, że my i sami też jesteśmy synami. Ich denke, wir sehen, was für eine unbeschreibbare Hilfe Gott uns am Thron der Gnade gegeben hat. Ja myślę, że możemy zauważyć, jak nieopisanie wielką pomoc Bóg nam podarował przy tym tronie łaski. Und angekündigt hat das Gott schon ganz am Anfang im Leben von Abraham. A wzmiankował to Bóg już na samym początku poprzez życie Abrama. Das heißt, diesen herrlichen Hinweis auf diesen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks hat Abraham schon bekommen vor vielen tausend Jahren. To znaczy, tą wspaniałą wzmiankę o tym kapłanie otrzymał już Abraham przed kilkoma tysiącami lat. Und Gott hat es prophezeit, a Bóg to prorokował und auch beschrieben, i opisał, indem er Sachen von Melchisedek weggelassen hat. Po prostu przez to, że w tej pierwszej księdze Mojżeszowej zostały celowo przez Boga opuszczone rzeczy opisujące pochodzenie tego Melchizedeka. Natürlich hat er auch Sachen besonders betont bei Melchisedek. Naturalnie zostały podkreślone pewne rzeczy dotyczące tego Melchizedeka. Aber er ließ auch Dinge weg. Ale pewne rzeczy zostały opuszczone. Mit dem einen Ziel. A Bóg miał ten jeden cel. Und sein herrliches Bild von Christus dem hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks zu geben. Aby nam dać ten wspaniały obraz na Chrystusa, który sprawuje kapłaństwo według tego porządku Melchizedeka. Und Hebräer 7 erklärt uns. A ten cały rozdział 7 listu do Hebrajczyków wyjaśnia nam. Natürlich all die Herrlichkeiten dieses hohen Priestertums. Naturalnie wszystkie te wspaniałości tej służby kapłańskiej. Aber auch, wie wir Stellen aus dem Alten Testament geistlich lesen und verstehen dürfen. Ale również wyjaśnia nam, jak możemy miejsca ze Starego Testamentu w duchowy sposób przeczytać i zrozumieć. Sowas können wir nur verstehen, wenn wir geübte sind. A coś takiego możemy zrozumieć tylko wtedy, jeżeli będziemy wyćwiczonymi w tym słowie. Wenn wir das Wort Gottes immer wieder lesen. Jeżeli będziemy ciągle na nowo czytali Słowo Boże. Wenn wir es lesen unter Gebet. Gdy będziemy je czytali poprzedzając i kończąc modlitwą. Wenn wir uns leiten lassen durch den Geist Gottes. Gdy pozwolimy, żeby Duch Boży nas prowadził. Und ich möchte zum Schluss noch zwei schöne Verse über den hohen Priester lesen aus Hebräer 2. I chciałbym na zakończenie przeczytać dwa wspaniałe wiersze z listu do Hebrajczyków drugiego rozdziału, co dotyczy tego kapłana. Vers 17 und 18. 17 i 18 wiersz. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Jest do Hebrajczyków drugi rozdział, 17 i 18 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci,
aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Dieser Vers gibt uns zwei Gründe an, warum Christus gelitten hat. Ten wiersz podaje nam dwa powody właśnie, dlaczego Chrystus cierpiał. Einmal um die Sünden des Volkes zu sühnen. Po pierwsze, aby zgładzić grzechy ludu. Das war am Kreuz von Golgatha. Po to właśnie zaistniał krzyż Golgoty. Da können wir ihm nicht folgen. I w tym względzie nie jesteśmy w stanie podążać za nim. Das Werk können wir nur im Glauben annehmen. Bo to dzieło możemy tylko przyjąć wiarą. Ihm unsere Sünden bekennen und er schenkt uns das ewige Leben. A też my możemy mu swoje grzechy wyznać, a on nam daruje życie wieczne. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der hier beschrieben wird, warum der Jesus auf der Erde gelitten hat. Ale jest tu też i opisany drugi powód, dlaczego Jezus Chrystus na tej ziemi cierpiał. Warum er Mensch geworden ist. Dlaczego on w ogóle stał się człowiekiem? Ich sage einmal die Leiden von seiner Geburt bis zu den drei Stunden der Finsternis. A mianowicie, aby przeszedł przez wszystkie swoje cierpienia od chwili narodzenia aż do tych ostatnich trzech godzin ciemności na krzyżu. Es ist eigentlich für uns unvorstellbar, dass er deswegen gelitten hat. Jest to w zasadzie dla nas niewyobrażalne, dlaczego on właśnie cierpiał. Nämlich damit er dich und mich verstehen kann in unseren Leiden. Aby mianowicie on mógł zrozumieć ciebie i mnie w naszych cierpieniach. Verstehst du, da nimmt jemand sämtliche Leiden und Schmerzen auf sich? Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć, że on wziął wszystkie te cierpienia na siebie samego? Damit er verstehen und mitempfinden kann, wie du empfindest. Aby on mógł to rozumieć i tak samo tobie to współczuć i czuć to razem z tobą, jak ty to czujesz? Denn worin er selbst gelitten hat, als er geprüft wurde, vermag er denen zu helfen, die geprüft werden. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Współczuć może im. Dieser hohe Priester ist in der Tat König. I ten najwyższy kapłan jest również w rzeczywistości królem. Aber er war auch Mensch und lebte auf dieser Erde. Ale on był człowiekiem i żył tutaj na tej ziemi. Und an dem Thron der Gnade ist er für uns tätig. A tam przy tym tronie łaski on teraz jest dla nas czynny. Als hoher Priester deswegen, damit wir nicht in Sünde fallen. Ale też jako najwyższy kapłan on jest czynny też i z tego powodu, abyśmy nie upadli w grzech. Weil wenn wir in Sünde gefallen sind, haben wir den Sachwalter. Er ist es auch aus dem ersten Johannesbrief. A jeżeli upadniemy w grzech, to mamy w jego osobie orędownika, tak jak jest to opisane w pierwszym liście Jana. Aber der hohe Priester ist für uns tätig, damit wir den Weg durch die Wüste unbeschadet schaffen und nicht sündigen. Ale jako najwyższy kapłan on dla nas jest czynny, abyśmy tą drogę przez pustynię zdołali przejść bez szkody i w niczym też nie zgrzeszyli. Und all das Leid, was du auf diesem Weg erfährst. I wszystkie te cierpienia, które ty doświadczasz na twojej drodze życia. Das versteht er. On to wszystko rozumie. Nicht weil er als Gott allwissend ist. Nie tylko z tego powodu, że on jako Bóg jest wszechwiedzącym. Sondern weil er selbst auf dieser Erde gelitten hat. Ale z tego też powodu, że on sam na tej ziemi cierpiał. Wir haben wirklich einen herrlichen hohen Priester und es lohnt sich, auf diesen Gott zu vertrauen. My mamy rzeczywiście wspaniałego, najwyższego kapłana i to naprawdę opłaca się takiemu Bogu zaufać.